W naszym cyklu Pokochaj swój las mamy takie specjalne miejsce dla ludzi o niezwykłych pasjach. I dzisiaj zaprosiliśmy Roberta, bo Robert ma naprawdę niezwykłą pasję. Myślę, że to miejsce, w którym nagrywamy i twój strój raczej nie budzi wątpliwości, jaka to jest pasja. Już za swoich młodych lat miałem parę takich sytuacji, może przykrych, może z zagrożenia życia czy zdrowia, ludzi, którym nie potrafiłem pomóc, bardziej nie wiedziałem, jak im pomóc. I raczej to był taki impuls, żeby w tym zakresie zacząć jakoś działać, żeby rozszerzać swoją wiedzę w zakresie ratownictwa. I zaczęło się od pierwszych podstawowych kursów pierwszej pomocy. Przeszedłem jeden kurs, ciągle było mało, przeszedłem drugi, trzeci, kolejny i ciągle było mało. Zrobiłem uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. To jest jakby taki najszerszy kurs z dziedziny ratownictwa, jaki można zrobić. Jakąś tam wiedzę posiadłem, ciągle jednak było mało. I jakby to skłoniło mnie do podjęcia studiów na kierunku ratownictwo medyczne. Obecnie studiuję ratownictwo medyczne, rozwijam się w tym zakresie. Jest to moją pasją, sprawia mi to satysfakcję, pomaganie ludziom. Na co dzień oprócz lasów państwowych, oprócz nadleśnictwa pracuję na szpitalnym oddziale ratunkowym i w pogotowiu ratunkowym. Jejku, jesteś leśnikiem, ratownikiem, pracujesz w kilku miejscach. Gdzie znajdujesz? Jak znajdujesz czas? Na pozór może się wydawać, że pracuję w różnych dziedzinach, tak, w różnych kierunkach i tutaj może wyglądać tak, że faktycznie tego czasu nie mam, że non-stop jestem w pracy, jak nie tu, to tu. Natomiast staram się zawsze tak robić, żeby dozować pracę tak, żeby nie kolidowało z moim życiem rodzinnym. No jakoś to wychodzi, jakoś się w tym odnajduję. Głównym moim zajęciem, główną moją pracą są lasy państwowe. To jest jakby, to traktuję hobbystycznie, to jest moja pasja, tak? To jest moje hobby. I zawsze tak kilka dyżurów w szpitalu, kilka dyżurów w karetce w ciągu miesiąca. Uda się to pogodzić z moją codzienną pracą i z rodziną. I jeszcze studia. I ze studiami, tak. No są czasy, jakie są. Część zajęć jest w trybie zdalnym, część w trybie stacjonarnym. No ten tryb zdalny jakby też ułatwia to funkcjonowanie teraz, tak? Wracając jeszcze do lasu, leśnictwo to zdaje się u ciebie jest tradycja rodzinna. Można powiedzieć, że z dziada pradziada, bo mój dziadek pracował w lasach państwowych, rodzice pracują w lasach państwowych, brat, moja bratowa, nawet mój bratanek jest w szkole leśnej. W tej chwili obydwoje z małżonką też pracujemy w lasach, także to jest u nas już taka tradycja rodzinna i wybierając ten zawód, mimo tego, że ratownictwo też od zawsze mnie interesowało, raczej lasy państwowe to jest zawód, z którym wiązałem zawsze sobie życie. A co ci się podoba w tym zawodzie leśnika? No bo tutaj to tak rozumiem, że no jest ważna misja, jest pewnie też adrenalina, no czujesz, że ratujesz ludzkie życie, a w lesie?
Oprócz tej tradycji rodzinnej? W lesie jakby przyroda, nie da się tego tak jednoznacznie też wytłumaczyć. Jakby, żeby odnaleźć się w pracy leśnika, wydaje mi się, że trzeba być trochę przyrodnikiem, trzeba mieć kontakt z lasem, lubić las, lubić przyrodę, zwierzęta, bo wydaje mi się, że jak ktoś tego nie lubi i robi to po prostu z musu, tak, czy z pieniędzy, to nigdy nie będzie dobrym przyrodnikiem i dobrym leśnikiem. Czyli to i to, to jest pasja. I to jest pasją, tak. Z pewnością praca w lasach państwowych również sprawia mi satysfakcję, ogromną satysfakcję. I również jest to moją pasją. Zresztą od zawsze mnie przyroda interesowała. Ale trzeba pasję też łączyć ze sobą. Najlepiej, jak się pasję ze sobą łączy, tak? A jak się łączy pasję leśnika i ratownika? Może to trochę tak zabrzmi też dwuznacznie. Jakby praca ratownika zawsze może wiązać się z innym zawodem, obojętnie jakim, z życiem codziennym. Nigdy nie wiadomo, co człowieka spotka, co spotka cię w lesie, czy nie będzie trzeba komuś pomóc. Także wydaje mi się, że taka wiedza zawsze się przyda, czy w domu, czy w lesie. Myślę, że ta pasja jest też bardzo obciążająca psychicznie, bo przecież masz do czynienia z przeróżnymi sytuacjami. I jak sobie z tym radzisz? Traktuję jakby te takie obciążenie psychiczne można traktować jako taki worek z rzeczami, z którym wracam na plecach, wchodzę do lasu, wchodzę do swojej codziennej pracy, tak, i gdzieś tam pod drzewem to zostawiam. Tak? Tak samo jest podobnie do domu. Wydaje mi się, że nie da się jakby o wszystkim zapomnieć, tak, bo są nieraz takie sytuacje, że wracam do domu i mówię do żony, że chyba się nie nadaję do tej pracy, że chyba nie dam rady. Jednak jakoś to mija, tak człowiek o tym zapomina, ma się rodzinę, mam wsparcie, duże wsparcie w rodzinie. Jakby ktoś, kto tak mocno przeżywa ludzkie życie i nieraz ludzkie jakieś tragedie, wydaje mi się, że no, nie da rady pracować, tak? w takim zawodzie. Jednak samo to, sama ta taka satysfakcja, że ludziom można pomóc i często uratować komuś życie, myślę, że jest na pierwszym miejscu. A jest jakaś akcja, którą najbardziej zapamiętałeś i której możesz opowiedzieć? Coś, co wywarło na tobie duże wrażenie? Tak, trafiliśmy kiedyś na takiego pacjenta, to jest może trochę tragiczne, trochę humorystyczne, pacjenta, który gotował słoiki z dżemem w domu. A w zasadzie kazano mu to robić, starszy pan, który przysnął podczas tego obowiązku. Wygotowała mu się woda z tych słoików, cała. Przebudził się, zobaczył, że jest trochę dymu, coś nie tak. No i impulsywnie zareagował, nalał zimnej wody do tego garnku i zachowało to się jako bomba. Trzasnęło, wiadomo, w jakim stanie pan trafił. Oczywiście skończyło się wszystko dobrze, pan przeżył, jest wszystko okej. No ale takie sytuacje też się zdarzają. Trochę humorystyczne, trochę straszne. A powiedz mi, a gdybyś z różnych przyczyn, nieznanych nam zupełnie dzisiaj, musiał wybrać las czy ta karetka? Wiesz co, często takie pytanie sobie sam zadaję i myślę, że nie będę nigdy, nie stanę nigdy przed takim wyborem, żebym musiał wybrać i to, i to. Łączę to, staram się tak, żeby ta pasja moja ratownika nigdy nie kolidowała z lasami państwowymi. I mam nadzieję, że nigdy nie stanę przed takim wyborem. Jednak, żebym miał stanąć przed wyborem ratownika, a leśnika, to chyba bym wybrał zawód leśnika. Na stałe. Z pełnym przekonaniem. Super, ale muszę cię zapytać jeszcze jedną rzecz, bo okazuje się, że leśnik nie jedną ma twarz, masz jeszcze jedną pasję. Też nietypową. Muzyczną. Tak, już od wielu lat prowadzimy wspólnie zespół muzyczny. Nasze wąsy rozwiał wiatr, zawojuj mu cały świat. Zespół muzyczny, w którym tworzymy muzykę swoją, tworzymy teledyski oraz taki zespół, w którym gramy na imprezach okolicznościowych, są to głównie wesela.
Ja gram na instrumencie klawiszowym. Mamy też perkusję, mamy gitarę, także mamy taki prawdziwy, wydaje mi się, instrumentalny zespół. Jednak to oczywiście jest to moją pasją, tak? No bo no, nie grałbym, żebym pewnie nie lubił tego. Jednak to jest tylko sezonowo, od czasu do czasu i głównie w weekendy. Zastanawiam się, co jest w tobie takiego, że robisz tyle rzeczy. Mam wrażenie, że jesteś w ciągłym ruchu. Jakby bycie w takim ciągłym ruchu daje mi taki napęd, daje mi taką siłę. Po prostu taki jestem, taki mam charakter, nie lubię siedzieć w miejscu, muszę coś robić, tak? A dzięki temu jakoś funkcjonuję, dzięki temu żyję, spełniam się i tak dalej. I w lesie, i w karetce, i na scenie. Dokładnie. Super, dzięki Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.